Kamera tak, poszła? Poszła. Cisza na planie. Jesteśmy na treningu do programu Taniec z Gwiazdami. No i pierwsze pytanie, jak wam w ogóle idzie? Idą przygotowania. Za chwilę proszę, żeby zapytać mojego trenera. Ja uważam, że pierwsze dwa tygodnie to była jakaś po prostu droga przez mękę dla Dominika, bo ja jestem takim typem trochę nie do okiełznania. Do mnie dotarło, że ja po prostu się nie mieszczę w żadnych ramkach. I w sensie takim, że ja nie... No nie wiem, jak to powiedzieć, ale ja do tej pory chyba się nikogo nie słuchałam. A tutaj przyszedł ktoś, kto po prostu mówi mi, Aga, to trzeba zrobić od do, potem to poskładać. Co ty tu dodajesz? Ja tak pokazywałem. Później przyjdzie czas na twoje improwizacje i szaleństwa. Ja się po prostu tak przelewałam, jak jakaś taka, wiecie, magma przez ręce, nie? Po prostu, jak mnie poniosło, to poszła. Więc i miałam taki żal do siebie, że wydawało mi się, że ja się potrafię ruszać. Jakiś taki mandryk, ale jednak jak zaczęłam wchodzić w ten taniec, to stwierdziłam, że to jest trudne, bardzo, bardzo trudne. To jest matematyczne takie wręcz. Widziałam ciebie tutaj przed chwilą i ty jesteś po pierwsze wulkanem energii, dwa, nie boisz się ruchu, bo gdzieś tam tu jakieś tańce, hulance, ja nawet tego nie powtórzę, ale tak, ale jest, więc pytanie teraz do Dominika, jaką tancerką jest Aga? Mam wyjść? Dyplomatycznie czy szczerze? Szczerze? Nie, no to w ogóle jest super, bo zaczęło się od tego, że Aga swoim charakterem już potrafi zarazić i dodaje tyle energii. Wiadomo, że się czasem denerwuje, bo ten charakter jej wybuchowy, taki postrzelony często ponad kroki, ale to jest super. I ostatnio stwierdziliśmy, że najlepiej jest tak, że troszeczkę ją tak okiełznać, a później tego demona wrzucić. Czyli robiliśmy sobie treningi, gdzie tak stricte przyduszałem, męczyłem, aż płakała tak i później się okazało, że nie płakała, dlatego że krzyczałem i że było ciężko, tylko płakała ze śmiechu, że dla niej to była taka nowa sytuacja, że... Albo ze wzruszenia, albo ze tak, śmiechu. Albo ze śmiechu i później było coś takiego, że stwierdziłem, dobra, to trzeci trening w tygodniu, co zrobimy? Na wariata. I robiliśmy jakieś trzypanki i później wrzucaliśmy to po prostu w kroki i ja nagle widziałem, że Aga miała takie wow. Otwierał się w niej taki demon, więc to było w ogóle ciekawe, żeby zobaczyć, jak Aga normalnie mi rozkwita. Gdzie widzisz sama, jaka ona jest wariatka, jeszcze jak zobaczyłem te jej oczy otwierające się, jak nagle szaleństwo. Tak, tego chcę. Ale przez dwa treningi reprymenda. Nie, no mu, ale ja to akceptuję, ja mówię do Mika, nie, dobrze, trzymaj mnie tak mocno za ten, bo ja inaczej to się nie uda, nie, musi być taki. Sporo już treningów za wami, tak się zastanawiam, bo trochę już chyba trenujecie. Zrusza się, jak ona jest słodka. Ogólnie ja też powiedziałam od razu Agnieszce, że na początku ja wolę dużo więcej potrenować, nawet spędzić tego czasu na sali, żeby te... Zakatować, docisnąć. No, docisnąć, zakatować, żeby te kroki jednak były bardziej naturalne dla ciała, a później troszeczkę odpuścić, żeby jednak ta świeżość wróciła i żeby ona też miała na tym pierwszym już live'ie, który jest niedługo, miała więcej radości, żeby to nie było, że wychodzi i o matko, jeszcze do ostatniej chwili ćwiczyliśmy o krokach, w ogóle o matko, lewa, prawa, no nie żeby o to chodzi. Żeby siebie nie zatracić też, tak. Nie? Żeby jednak tam... Zostało. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, jak to będzie. Zdradzę, że jest dobrze. Okay. Jest bardzo dobrze, jest bardzo rzeźko, jest bardzo energetycznie. Plus jak się okazuje, no Aga to jest demon taneczny. Tylko troszeczkę ją trzeba było tam, no troszeczkę ją trzeba było potwierać, bo też po prostu nie wierzyła, że może tyle rzeczy się dziać, że tu można ją podnieść, że tu można ją obrócić. Ja w ogóle jak on powiedział podnoszenie, ja mówię, ty chyba żartujesz, jakie podnoszenie, jestem taka klusaczka. A tańce pytanie latynoamerykańskie czy standardowe? Swoją teorię mam, ale chętnie się upewnię. Aga, zacznij, bo to... Ja chyba bardziej w latyno. No właśnie. Ale widzę tutaj po Dominiku, że nie wiem, czy tak? Zgadzasz się z... Bo to było tak. Ja nawet z Agnieszką przeprowadzałem taki wewnętrzny wywiad. I to było tak. Agnieszko, co wolisz? Aga, no chyba najbardziej latynoamerykańskie. Czacze. A dlaczego czacze? No, bo tak mi dobrze idzie. A później się zastanawiała, kurczę, przecież od tego zaczęliśmy. No i tak później zaczęliśmy też trenować jakieś tańce standardowe i nagle się okazuje, co? Jak się tak troszeczkę doda tych ruchów, to nagle patrzeć, o i standardowe też jej super weszły. Piwoty mi się podobają. Piwoty, jak ona nagle staje w ramie, tak otworzy się jeszcze, jak jej się powiesz tu brewką, tak, albo to ona leci. Już się zdarzył taki moment, że po prostu tak, na czym to polega w tańcach standardowych, że ja dopiero się dowiedziałam tego od Dominika, że to chodzi o to, że to takie, że się tak po prostu szczepiają się partnerzy i odchylają się jak ten kielich i po prostu tak wirują i są jednym organizmem. Rama, jak tak? Jeden organizm. I nam się już zdarzyło takie chwile złapać, nie? Że tak, tak chwile na razie, nie całość, chwile to były, ale już... Piękne są, ważne są chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Tak.
No i co jest właśnie fajne, że już takie momenty, jak dostrzegamy, to już się zapala ten, tak, zapala się ten taki płomyczek, że o kurczę, to może potrenujmy jeszcze, żeby tego było więcej. Więc patrzymy ogólnie tak mega otwarcie na to, co nas czeka w najbliższych odcinkach i mega się cieszymy. Super. Aga, czy ty zdecydowałaś się na udział w programie Taniec z Gwiazdami od razu, gdy tylko przyszła do ciebie propozycja? Czy musiałaś się jednak trochę pozastanawiać, ponamyślać w twojej głowie? Ja się absolutnie nie zastanawiałam, bo ja o tym marzyłam wiele lat. Ja w ogóle miałam tak, jak ja byłam dzieckiem, dziewczynką, taką młodzieniaszką, nastolatką, jak mnie się pytali, kim ja chcę w życiu być, to ja miałam tak, ja miałam taką duszę artystyczną, ja mówiłam albo aktorką, albo śpiewać, albo tańczyć, albo rysować, malować, albo projektować ciuchy, to wszystko było wokół tego. I muszę wam powiedzieć, że ja po kolei właściwie odhaczam każde to marzenie. Teraz jest czas i na końcu albo pracować w kiosku ruchu, tak mówiłam, bo kiedyś był kioski ruchu. Tak, było. Teraz ja w ogóle mam wrażenie, że w Warszawie już nie ma kiosków, ja trochę za tym tęsknię. Mhm. I właściwie to wygląda tak, że ja już praktycznie teraz z tańcem odhaczyłam wszystkie te marzenia, muszę nową listę zrobić i został mi ten kiosk. No i ten kiosk to chyba sobie tak na emeryturę zostawię. Zaskoczyłaś teraz, naprawdę, zawsze dziewczynki marzą, żeby być piosenkarką, aktorką, którą zresztą ale ja marzyłam, jest. Tylko że ja to wszystko właśnie. Jakby już ten i ten kiosk sobie zostawię, wiesz, potem będę siedziała w kiosku, może będę sprzedawała swoje obrazy, jakieś dziergałki tam. Ale ja takie... twoją energią to powiem ci, że ja cię w kiosku nie widzę. Chyba ten kiosk byś rozsadziła. No w każdym razie w małym metrażu. Ja się strasznie ucieszyłam. Chciałam wcześniej, dużo o tym gdzieś tam mówiłam, w kuluarach, o jak ja bym chciała. Tylko wtedy nie było miejsca w moim życiu na to, bo ja miałam małe dzieci, w ogóle bardzo dużo miałam. Żyłam trochę w kołowrotku. Ja z tego kołowrotka już wyskoczyłam, ja już do kołowrotka nie wrócę. Ja teraz żyję zupełnie inaczej. Chcę coś robić, robię, nie chcę, to nie robię. Spotkałam się ze sobą, bardzo fajne przeżycie. Dowiedziałam się, czego chcę, czego nie chcę. I w tym momencie, kiedy ten taniec się pojawił, to ja się po prostu, można to potwierdzić, jak do mnie zadzwoniła Kasia, to ja po prostu piszczałam tak jak przy wygranej, wiecie, jak ktoś wygrywa, to ja się tak zarwa. I to jest twój czas po prostu i czerp chyba tak, bardzo się z tego cieszę. Jestem przeszczęśliwa, mam takie poczucie, jakbym się unosiła nad ziemią, naprawdę. Bardzo się cieszę. Cieszę się w ogóle, że tu jestem. Wszystko mnie tu raduje. W ogóle nie myślę. Oczywiście, no wiadomo, że to jest taki program, takie show, że to chciałoby się nie odpaść po pierwszym odcinku, czy po drugim, nie? Ale generalnie strasznie mnie raduje to, że poznałam takiego Dominika, bo to jest fantastyczny człowiek, profesjonalista i w ogóle ma świetny charakter. My się po prostu tak dogadujemy, jak się spotkaliśmy, to tak jakbyśmy się znali. Dobrze, od razu. Dobrze idzie. Dyplomacja na najwyższym poziomie. I wszyscy ci, którzy tutaj są, takich po prostu poznaję. I naprawdę wydaje mi się, że to jest taka ekipa fajna, wymieniamy się energią i mam nadzieję, że zostaną nam te relacje i znajomości jeszcze na długo po programie. Jakkolwiek to się potoczy dla każdego z nas. Dominik, myślisz, że macie szansę na wygraną? Właśnie to jest najśmieszniejsze, że z Agnieszką bardzo dużo akurat rozmawiamy, bardzo dużo sobie też dookoła tańca gdybamy o życiu i wymieniamy się doświadczeniami. Tak. I co najważniejsze, tak uważam, że przyświeca wspólnie, to jest takie nieważne. Zobaczymy. To nie chodzi tutaj, żeby wygrać. Dla nas to jest w ogóle przygoda. To jest akurat, trafiliśmy, że i Aga, dla Agi to jest w ogóle ten moment, że ruszyła na parkiet teraz taneczny. To jest w ogóle życiu, takie taki... wow. Dla mnie też wejście w ten, powiedzmy, no, ten świat telewizyjny to jest takie teraz wow, super, jestem tutaj, gdzie jestem i pamiętam, że miałem już jakieś epizody, ale zawsze nie miałem tak jakby chęci, bo nie, teraz jeszcze taniec, mój taniec, nie byłem na to gotowy i psychicznie i nie miałem tej takiej swobody, że tak, to jest teraz. A nastał moment, że mam w sobie takie coś, że tak, kurczę, to jest moment, żeby ruszyć i korzystać. I nawet to, co widzę nawet po Adze, to jest piękne, że ona już nic nie musi. Więc ona teraz może tylko celebrować i ona może tylko się poświęcać. I nawet teraz, jak mamy taniec z gwiazdami, wszystko dookoła raczej zostawiła z boku. Dlaczego? Żeby ten taniec towarzyski ze mną w tańcu z gwiazdami w ogóle tą całą przygodę przeżyć. I nie tylko ze mną na sali i poza salą, gdzie spędzamy bardzo dużo czasu, ale też ze wszystkimi innymi tutaj uczestnikami, z którymi naprawdę powiem wam, że jesteśmy bardzo blisko. Tutaj kawka, tutaj obiadek, tutaj plota, na imprezie w ogóle. Nie, no sama ta integracja, takiego miszmaszu, to jest w ogóle super. Wymieniamy się fajnie, naprawdę. Ale wiecie, to taka wstawka prywatna, może tam już to wytnę, ale że w was to widać naprawdę. Tak? Że czuję tą energię, że wy faktyczną macie taką radość z tego. Ja twoje oczy się śmieją, tutaj Dominik też jest podekscytowany. Ćwiczyliśmy do tego wywiadu. Tak, akurat zastanawialiśmy się, jak chcemy się pokazać tutaj.
obiecałem, że się postaram. I... Nie, jest coś takiego. To jest. Po prostu wypływa ze środka. No w środku, ja mam takie poczucie, że jakąś mam taką ognistą kulę w środku i tak się dzielę taką energią, tym dobrem, miłością i po prostu tak trzeba żyć i to po prostu dawać ludziom i to wraca i skupiać się na tych dobrych emocjach, na jasnej stronie mocy, nie na tej ciemnej i się po prostu dzielić, obdarowywać ludzi i ludzie... To wzajemnie na siebie oddziaływuje. My też to mamy w kabarecie. Jak my wychodzimy do ludzi, od nas jest pierwszy impuls. Wychodzimy, musimy wyjść do nich z miłością. Niezależnie od tego, tam są różni ludzie. Wyjdziemy, zaczynamy do nich mówić, oni nam oddają energię. My im dajemy, oddają. I to na zasadzie wymiany cały czas jest, nie? No nie da się inaczej. No jak wyjdziemy i będziemy tak trochę poza, tak w swoim tylko świecie, nie reagując na nich. No trzeba do ludzi wyjść, znaczy trzeba, no wiadomo, że... Różnie jest, ale ja jestem też na takim etapie, że po prostu chcę się dzielić dobrymi rzeczami z ludźmi, tylko dobrymi i zarażać po prostu. Aga, ty otwarcie mówisz o swojej chorobie, no i właśnie, jaki jest teraz stan twojego zdrowia, bo tryskasz energią, wyglądasz doskonale, no... Mam nadzieję, że jest wszystko. Jest bardzo dobrze. Ja sobie to wszystko już zapinałam. Jestem po badaniach kontrolnych, które miałam w maju, w czerwcu. Wszystko jest rewelacyjnie. To się wszystko tak poukładało, jak miało być. Po tym wszystkim propozycja bycia w programie. Ten program dla mnie to jest taka, wiecie, wisienka na torcie. Taka nagroda po tych wszystkich tam chwilach, które... No i to idzie. Ja mam takie poczucie, że to się dopiero zaczyna. Ale tak jest, zobacz, bo ja sobie tak myślałam, jaka to jest piękna historia, że w lutym tego roku jeszcze wszyscy pisaliśmy, że trafiłaś do szpitala, tak, wiadomo, to nie jest miłe, znaczy a teraz jesteśmy w sierpniu. Tak, jeszcze rok nie minął, słuchajcie, od czasu, kiedy wykryłam sobie guzka, nie? 30 września dokładnie, nie minął rok, zobaczcie, ile się wydarzyło. I tak naprawdę, będąc w tym programie, też chciałam o tym mówić, nie chcę mówić w ten sposób, że wiecie, nie chcę się... bardzo dużo rozwodzić nad tym tematem, ale chcę taką jedną główną myśl przekazać ludziom, którzy się borykają z problemami, z chorobami, żebyście się nigdy, przenigdy nie poddawali, walczyli po prostu do końca, bo mamy nieprawdopodobną moc i siłę. Wydaje mi się, że nieprawdopodobną moc i siłę i żebyście no, nie dawali za wygraną. Do końca walczcie. A jeszcze co tu można wspomnieć, bo to jest ważne, że ty wykryłaś sobie tego guzka sama przy rutynowym badaniu, więc właśnie. Więc bardzo też chcę namówić wszystkich, bo to też dotyczy mężczyzn, to dotyczy też guza jąder, to dotyczy guza piersi. Te guzki akurat jesteśmy w stanie sobie wykryć. No, z tego co ja wiem od mojego lekarza, to po prostu raz w miesiącu badanie tego pod prysznicem. Jak znamy już swoje ciało, no to jeśli coś nowego się pojawi, to my jesteśmy w stanie to i pójść na USG, chodzić, po prostu robić sobie sami profilaktycznie i zdanie, nie idę do lekarza, bo mi coś wykryje, niechże już odejdzie od nas i nie używajmy tego zdania, bo to jest, nie róbmy sobie tego. Dbajmy o siebie, ukochujmy się, wybaczajmy sobie, bądźmy dla siebie po prostu dobrzy. Ja powiem tak, wyglądacie wspaniale, energia po prostu od was bije, ja ją w ogóle czuję całą sobą, więc pozostaje mi życzyć wszystkiego dobrego, połamania nóg, tak się życzy? Obcasów. Chociaż nam to więcej radości, po prostu radości i luzu, bo wiem, że stres będzie, bo na pewno będzie, tylko żeby ten stres był jak najmniejszy, żebyśmy mogli pokazać jak najwięcej tej prawdziwości, o której tak w sumie najbardziej... Bycie sobą. Być, tak, o którą najbardziej walczymy. Ta taka szczerość, żeby nic na siłę, ale po prostu mieć fan. Ale ja jeszcze chciałam dodać, że ja w ogóle chciałam wszystkim uczestnikom, całej 13. 13 edycja, niechże ona będzie szczęśliwa 13. I tak naprawdę, słuchajcie, skupmy się na tym, co tu i teraz. Czyli na razie pierwszy taniec. O tym dalej nie myślmy. Teraz to. Wykonać jak najlepiej to. A potem będziemy, zobaczymy, co się dalej wydarzy. No i to jest impreza, potem jest impreza. Doczołgamy się do hotelu i będziemy myśleć o następnych. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo.